Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Roblox. Ghostbuster, tak się nazywa tryb, czyli oczywiście łapacz duchów, łapiemy sobie duchy. Znowu trafiłem na jakiś dziwny serwer z jakimiś osobami, które nie wiem w sumie skąd są. Tu są jakieś teleporciachy. Dobrze, ogólnie tak, mamy teleport gotowy, nie wiem czym jest teleport. Mogę tu stanąć, żeby sprzedać sobie duchy, których nie mam jeszcze. Możemy jakieś kody wbić, których nie znam. Kupić jakieś pieniądze. Możemy kupować itemy. Który my mamy obecnie? Wygląda trochę jak ten tech. Mogę klikać. The upgraded starter vacuum does 20% more damage. Costs 70 kosztuje, okej. Ten kosztuje 150, a ten kosztuje 250. Dobrze, niech będzie. Teraz tak. Ten plecak kosztuje 50 i mieści 8 duchów. Na razie nasz mieści 5. Tu 11 duchów i 15 duchów. To jest chyba tyle, jeśli chodzi o to. Find more shops around the map. O, czyli jest więcej sklepów potem. Dobra, niech będzie. Tu jest jeszcze sklep VIP. Okej. Za 300 robuxów, 70 duchów. Nieźle, nieźle. 280%. 500 robuxów. Albo są robuxy, dobra. Okej. 300% obrażeń i 400 robuxów, 85 duchów. Powiem wam tak. Kusi, na razie zobaczymy jak to działa. Żeby był po prostu fajny odcinek, tak? Trzeba też czasem wydać trochę robuxów. I muszę trzymać, okej. Więc łapiemy sobie takiego naszego pana ducha. Został zassany. No na razie powolutku to idzie, jakby nie patrzeć. Będziemy potrzebowali więcej pieniędzy na to wszystko. Problem jest taki, że tu widzę wszyscy stoją, a tu tych duchów nie ma jakoś super dużo, więc to będzie problem na pewno. Kopnij pana ducha. Dobra, jest, udało się. Zassam go sobie bardzo. Nie, to on zasysa, co? Come on. Shaggy Ghost. Nie wiem, co to znaczy shaggy, szczerze mówiąc. O, tam jest jeszcze coś do otwarcia za 200 dolków. Więc całkiem ciekawie. No, na razie powoli to idzie. Ale no, musimy zarobić. Jestem ciekaw, ile zarabiamy w ogóle za takiego ducha. Bo na razie mam dwa. Sprzedam je, zobaczę jaką kwotę uzyskam. Czy będzie to po 10 dolków, czy jak to będzie? 5,5. Okej. Dosyć biednie, a tu jest jeszcze coś. A, tam jest kolejny teleport, no dobra. Niech będzie, więc chodźmy i kupmy sobie to. 280 za 500 robuxów. Moi drodzy, 280 za 500 robuxów. Lecimy z tym. Ło! Teraz to ja mam po prostu łapacza duchów 3000. Kurde, come on, no teraz to możemy łapać te duchy bez problemu. Plecaka nie będę już kupował osobiście. Ohoho! No dziękuję, teraz to ja mogę łapać duchy. Teraz to ja jestem prawdziwym łapaczem. Normalnie jak z filmu Ghostbusters, nie ma problemu większego. Come on, teraz to mogę je łapać bez większego problemu. A jak? Ile kosztuje? 50 robuxów kosztuje 100 dolków. Mógłbym zupgrade'ować trochę, żeby ten plecak mógł mi trochę więcej pomieścić, szczerze mówiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to mogłoby być całkiem... O, już mam full. Czy mogę się gdzieś teleportować? Ogólnie z OPM7, double range jeszcze można sobie kupić ze 100 robuxów, albo 5 movement speed, czy ja tu się przeniosę? Dobra, przedostałem się bez większego problemu. Także muszę teraz sprzedać to. A tu są szybkie teleporty, a tu nie wiem, chyba też szybkie teleporty. Okej, 38 dolarów, czyli dostałem 27, czyli tak mniej więcej dostałem 5,5 chyba mniej więcej. Dobrze, tu nie musimy nic kupować, te plecaki byłyby fajne. Za 50 dolarów. Ten jest za 120 dolarów, a ten jest za 200 i mieści 15 duchów. Dobra, to jest za 120 robuxów, 250. Jaki jest tego sens? To wychodzi taniej. Dobra, nieważne, kupmy sobie za 250 paczkę. 250 sobie kupmy i tyle. I sprawimy sobie ten plecaczek od razu, żeby mieścił 15 duchów. Chyba deal. Okej, niech będzie. Jest to zawsze jakiś deal. Teraz potrzebujemy jeszcze uzbierać do 200 dolarów, żebyśmy mogli cokolwiek sensownego zrobić. Tak przynajmniej myślę, że będzie to raczej sensowne, jeśli uzbieramy sobie 200 dolków. Double range jeszcze. Oh, come on. Zaraz kupię jeszcze double range normalnie. Żeby nie było. Dobra, złapany. Z większego problemu. To są 3 duchy, wszystkie 3 muszą być nasze, żeby nie było. Musimy zarabiać o wiele więcej dolarków. Dobrze. Ciach, złapany. Dobra, kolejny. Pan duch, ciach, złapany. Kolejny pan duch, ciach, złapany. Z jednej strony przeszkadzam trochę tym graczom innym, bo oni nie mogą sobie w tym czasie łapać wtedy tych duchów. Ale za to ja przynajmniej szybciej się stąd wydostanę i to jest mój plus. Że mamy 6 w chwili obecnej, nam się jakieś 4 zrespiły. A tu są jakieś 3 w ogóle opustoszałe, których nikt nie chce. Więc ja się nimi zajmę, czemu nie, bardzo chętnie. Będę najlepszym człowiekiem od łapania duchów. Dobrze, poproszę tutaj pana ducha jednego. Tutaj pana ducha drugiego, który nie zdąży mi uciec do ściany.
Trzeci chyba uciekł w ścianę. A nie, on go złapał, dobra, nieważne. Dobra, idziemy znowu, czyli to jest w sumie nawet fajnie zrobione, bo tu mamy wyjście, od razu możemy sprzedać to wszystko i pójść po kolejne duchy. Bardzo przyjemnie. Dobra, 129 dolków, więc całkiem nieźle. Co prawda, ilość jest na razie dosyć biedna, jeśli chodzi o możliwość łapania. Dziewczyna Hunkus. Co? Dziewczyna Hunkus? What? Okej, nie wnikam, naprawdę. Ciekaw jestem, czy w domkach też można kogoś spotkać, w sensie duchy. Zakładam też, że mogą się zerwać po jakimś czasie, więc nie będę tego próbował. Zakładam, że będzie to działało raczej dosyć, raczej w ten sposób, jak ja sobie myślę. Dobra. One tu w ogóle jakby chemy, jakby to było, nie wiem, jakby to były... Dobra, nie powiem tego. Nie powiem. A w ogóle one się różnią. Oh, są normal i są shaggy ghost. Okej, niech będzie. Ciekawie, bardzo ciekawie. Spróbuję sobie złapać tego bez większego problemu. Ciekawe, czy są różne ceny. Pewnie tak jest, że są różne ceny za różne duchy. Więc jeśli łapie się... Czyli w teorii powinny być później jeszcze lepsze. Wiedziałem, że się zrespią zaraz. Bardzo ładnie. Jeden, drugi i w tym tempie to można łapać duchy, powiem wam. Bo z tym podstawowym narzędziem do łapania... O, it got away, właśnie. O, jak jest troszeczkę za daleko, to już nie da rady łapać. Tu są jeszcze 3 albo 4, więc postaram się je złapać bez większego problemu, żebyśmy mogli się pobawić. Bardzo ładnie, tutaj jest zwykły duszek. Myślę, że jak teraz wrócę, to nawet będę w stanie już zarobić na przejście do tego kolejnego miejsca. Tam widziałem, że były jakieś do parku, do park, lake, coś tam jeszcze było. Dobra, mamy 15 na 15, więc mamy full obecnie. Każdy, jeśli będzie po 5,5, to powinno być nas stać. Tak, powinno być nas stać, 70 coś powinniśmy zarobić, chociaż minimalnie może braknąć. 211, dobra, bez większego problemu, możemy iść dalej. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. Plecak na razie mamy najlepszy, jaki możemy mieć obecnie z kupionych, chyba że w kolejnych strefach będziemy mogli kupić jakieś na przykład za 200 coś, czy coś takiego. Zobaczmy. Dobrze, za 200 dolków sobie może... A, muszę kliknąć. Buy. Okej, dobra. Udało mi się przedostać, bardzo ładnie. Oj, tu są jakieś z włosami duchy. Proszę bardzo, tu jest Swave duch. Okej, niech będzie. Swave Ghost. Dobra, ja to sobie łapię. Gość chyba lekko zdziwiony, takie... Skąd on ma taki fioletowy promień? Come on! Ja mam zielony, co tu się dzieje? A to jest VIP, proszę bardzo, to są VIP-owskie bronie. Dobrze, tutaj bardzo ładnie połapane. Czy tu mogę też sprzedawać? To jest moje pytanie, bo niestety nie wiem. Dobrze, czy mogę też tu kupować? Nie wiem, kolejne jest za 500, więc troszeczkę trzeba pozbierać na te 500 dolków. Bardzo kulturalnie sobie tu pozbieram wszystkie te duszki. Te duszyczki tutaj zmartwione będą sobie chodziły. Dobrze, zapraszam serdecznie. Dobra, jak ty? Water vacuum 80%. No nie, no dzięki. Water pack za 300 i zbiera 20. No to bez rewelacji jakoś. Ale tak, zdecydowanie są upgrade. Back to base. Czyli nie mogę tu sprzedawać. O, tu są jeszcze jakieś zielone jakieś duchy. Forest ghost. O, no co prawda nie ma tu zbytnio lasu. To jest jedno w sumie drzewo randomowe. Takie. Takie puste, ale no okej, okay, powiedzmy, że to jest las, niech będzie. Czyli to jest chyba park, tak? Bo był lake, był park, to może to kolejne będzie. Tak, tam jest woda, więc możliwe, że to kolejne będzie lake. Dobrze, na spokojnie, złapmy sobie jeszcze tutaj kilka tych duszków. Tutaj tych nieszczęsnych duszyczek i lećmy dalej. Zaraz powinno się tu zrespić jeszcze nowe. Dobra, mamy 14, zobaczymy za ile jestem w stanie teraz to sprzedać. Mam 11, w teorii powinienem dostać tak do 100 dolarów. Jeśli tak dostanę, no to będzie średnio. A, i kolejny teleport będzie gotowy za ileś tam. Dobra, zobaczmy, za ile sprzedam. 127, czyli wydaje mi się, że troszeczkę większą cenę dostałem za nie. Myślę, że całkiem przyjemniej. No dobra, niech będzie. 127, musimy zbierać 500, więc trochę tak jakby kosztów jest, jakby nie patrzeć. A więc ja nie będę was tym wszystkim zamęczał, idę pozbierać trochę duchów i zaraz przejdziemy sobie dalej. Przynajmniej mam nadzieję. Okej, okay, także jak widzicie, mam 15 na 15 i pewnie ktoś stwierdzi, że ej, Christian, tak naprawdę to kupiłeś sobie te pieniądze i... A w sumie, po co ja wam to mówię? W prawym dolnym jest licznik duchów, więc nie ma większego problemu, jeśli chodzi o to. Sprzedam sobie to, powinienem mieć trochę ponad 400, jakoś 450. Zauważyłem, że rzeczywiście duchy mają wpływ, zebrałem sobie 15 duchów stamtąd i dostałem w okolicy tamtych 100... trochę ponad 100 dolarów. Za 15 takich dostałem tylko 75 mniej więcej, więc jest różnica tych 25 dolarów, czyli tam, nie wiem, mniej więcej 1,5 dolara na każdym, ale... Jest to zawsze jakaś różnica przy takiej ilości duchów, zawsze nam to jakoś coś zmienia, tak? Zauważyłem też coś ciekawego, że jeśli wyzbieram duchy z danego miejsca, czyli tak jak tutaj przy tym drzewie, przy tym akurat drzewie, respią się 4, nawet nie musiałem wszystkich uzbierać, to tak jakby respi nowe od razu i co jest bardzo przyjemne, bo ja mogę sobie je tu wyłapać i nie muszę zbytnio się stąd poruszać, jak widzicie one sobie tutaj po prostu latają w kółko. Stryk już powinny być kolejne zaraz. To się powinny zaraz pojawić gdzieś, tu w tym miejscu, czy
tu różnie się pojawiają. Więc poczekam sobie dosłownie chwilę i zaraz powinniście zobaczyć, że rzeczywiście się bardzo ładnie respią. O, proszę bardzo, i się zrespiły. Maksymalnie 4 się chyba respią, przynajmniej mi się nie zrespiło więcej niż 4. Więc można sobie na spokojnie je wyzbierać. Powinienem mieć 10, więc 14 powinno mi wystarczyć na spokojnie. Nawet w tej chwili powinno mi wystarczyć, ale dozbieram sobie do końca, żeby mieć po prostu dodatkową gotówkę na coś tam. Tu jeszcze powinny jakieś wylecieć, 4 powinny wylecieć. Za każdym razem, jeśli wyzbieram 4, to powinny być 4. Są 4, bardzo dobrze. Więc sobie złapię 4 i ostatniego ewentualnie tam gdzieś na ulicy czy coś. Więc bez większego po prostu problemiku. I tu jeszcze jeden gdzieś latał, tu jest, proszę bardzo, Forest Ghost. Witam serdecznie, dziękuję. I idziemy, złapiemy sobie tu jeszcze jednego, który powiem tak, lata sobie gdzieś tam w ścianie. Zauważyłem też ciekawą rzecz, że duchy nie mogą wlatywać w budynki, kiedy ich nie łapiemy, więc będą się po prostu blokować na ścianach, a kiedy zaczniemy je łapać, to wtedy, za pomocą tego promienia, kiedy ten promień się pojawia, mogą wejść w ścianę. To w ogóle są jakieś śmieszne znaczniki, a to są cyferki. Przenikają przez ściany. Dobrze, teraz powinno być nas stać na przejście do kolejnego miejsca, tak jest. Więc właśnie, jeszcze miałem przetestować te teleporty. W ogóle teleportów jest dużo, więc jak widzicie, Spark, Lake, Snowland, Burning City, Knuckle Lake, Candyland, Desert i Castle. Więc całkiem sporo tego wszystkiego jest. Spróbuję przejść na Lake. Nie mogę przejść na Lake. Mogę przejść na Park? Mogę przejść na Park, dobra. Czyli rzeczywiście tak to działa. I teraz dopiero jak sobie kupię Lake, to będę mógł się przenieść na Lake. Więc wszystko jest raczej logiczne. Proste, łatwe i logiczne i tyle. Teraz za 500 dolków mam 500 dolków, więc możemy sobie kupić przejście. Kolejne przejście jest za 700 dolków, więc troszeczkę czasu tu trzeba spędzić na tym. Tu są jakieś dziwne płaczące, tak? Sad Shaggy Ghost, czyli tak, smutny. I tu jest Water Ghost. Mogę wejść do wody? Mogę wejść do wody, bez większego problemu. I powinienem móc sobie tutaj łapać. Tu w ogóle jest mało osób i nie wiem, czy w ogóle ktoś tu jeszcze jest. Tego na przykład... O. Nie mogło go złapać. Jak już go złapało, to go złapało. Niektóre są strasznie wysoko, jeśli chodzi o to. Dalej mamy też 15 miejsca, więc nie jest to zbyt wiele. Moglibyśmy spróbować sobie tutaj kupić chyba kolejne rzeczy. Tu jest co? The Zapper, czyli kolejny złoty tym razem taki do łapania. Pewnie 100% dokładnie za 600. I Zapback 25 za 450... Boże, nie robuxów, a za 450 tutaj... punkcików pieniędzy po prostu, więc mogę wtedy łapać sobie więcej tych duchów. Całkiem przyjemne, jeśli chodzi o to. Może być to tak jakby kolejny tryb do wymaksowania. Jeśli oczywiście będziecie chcieli, jeśli chcecie, zostawcie jakąś taktyczną łapkę w górę, będzie mi miło. Może ich być na przykład z 5000 za to, że wydałem dużo robuxów. Czemu nie? Możemy czasami zaszaleć, czemu nie? Połapmy sobie jeszcze kilka. A temu co się stało? Ten wygląda jakby się czołgał po tym moście w ogóle, tak przez chwilę wyglądał niestety. No okej, nie będę narzekał. Mam 10 już w chwili obecnej złapanych. Ciekaw jestem, czy za to dostanę mniej więcej 150. Jeśli by tak było, to rzeczywiście wyszłoby na to, że mniej więcej za każdym razem do nowej strefy dostajemy się w tym samym czasie, bo ta strefa kosztowała 500, ale na przykład za wszystkie duchy dostawałem 100. Tutaj ta strefa jest za 700, ale będę na przykład dostawał 120 za każdego ducha. Ale jakieś nowe duchy? Tam jest jeden płaczek. A czy coś więcej się tu pojawi? O, ktoś nowy się pojawił, widzę. Do zbierania duchów. Nie za bardzo mi się to podoba, szczerze mówiąc. Złapię sobie tutaj tego ghosta. O nie, it got away. Nie chce mi się wskakiwać do wody, więc po prostu pójdę tędy. Gdyż ona też wskakuje do wody i łapie. Nie, ma chyba ten sam plecak co ja. O, mogę wrócić sobie do bazy tutaj kulturalnie. Aha, i teleport jest gotowy tylko dopiero za 50 sekund. W sumie wyjdzie na to samo, czy pójdę, czy nie pójdę. Słabe jest to z tymi teleporterami, że nie można tak jakby przenieść się od razu, tylko trzeba czekać określoną ilość czasu, żeby tam przejść. To jest słabe jak dla mnie. Bo ja jestem obecnie na tym drugim, jestem dalej w stanie, ale zakładam, że potem to idzie w kółko i nie ma jakiegoś szybkiego dostępu do tej głównej bazy, więc jeśli pójdziemy gdzieś dalej, na przykład 4-5 mapek dalej, albo chociażby już jesteśmy na tej ostatniej, która się nazywa Castle, czyli ten zamek cały, no to możemy mieć o tyle przerąbane, że będziemy musieli czekać albo A, czas na teleportera, albo cokolwiek innego, bo zakładam, że tymi quick teleporterami nie dam rady się przez. Zresztą spróbuję to zobaczyć, czy... Tylko chodzi o teleport tutaj do bazy, dobra. 266, więc zdecydowanie więcej dostajemy, 180 prawie. Dobra, Lake. A widzicie, i teleport nie jest gotowy, czyli teleport działa w dwie strony. I teraz dopiero mogę się przenieść na Lake i znowu 180 sekund muszę czekać. A jeśli jestem osobą, która całkiem już wydała trochę robuxów na ten trybix, no to wygląda to troszeczkę inaczej. Dobrze, jeden tutaj zapuszkowany, jakby nie patrzeć. Powolutku sobie możemy zarabiać. Tamta osoba chyba będzie wchodziła tu znowu. Tak, kolejna osoba, która będzie do nas wchodziła. Niestety jest to problem. Ile ten Zapback kosztował? 450. No troszeczkę jeszcze trzeba uzbierać. Wydaje mi się, że tym razem jeszcze nie będzie mnie stać na niego, bo będę miał 440 jakoś. O, ten zniknął? Okej.
całkowicie, nie wiem, zdespawnował się chyba, czy coś takiego, nie będę wnikał. Dobra, ten zebrany, tutaj... Ach, come on, ja chciałem go zabrać. Ja sobie wezmę tego, czemu nie? Ja sobie wezmę tego, nie będę wybrzydzał, ty też jesteś fajnym duchem, chodź do mnie. Bardzo, bardzo ładnie, o, tam jest jakieś w ogóle szare przejście. Wygląda troszkę podejrzanie, szczerze mówiąc, bardzo chętnie pójdę. Wygląda podejrzanie, bardzo podejrzanie. Myślałem, że może jakaś niewidzialna ściana, gdzieś, gdzie można się dostać po jakiś sekret, jakiegoś badża na przykład, czy coś, nie. Myślałem, że tak jest. O nie, że ani tak nie mogę wejść do teleportu, więc nic to nie zmienia. Gościu, ile masz? Ty też masz 20 miejsca, oh, come on. Tylko, że ja łapię trochę szybciej te duchy, więc może to będzie mój plus, że uda mi się jeszcze tamtego złapać. Szybko! Po nowego, dobra, jest. Udało się. Bardzo ładnie. I złapałem go sobie kulturalnie. A on sobie poszedł, a tu akurat jeden się zrespił. Całkiem przyjemnie. Dzięki. Dobra. Mamy 9 w chwili obecnej, czyli będzie mi brakowało pewnie jakoś 10 dolarów czy coś. Pewnie je dozbieram na tych słabych duchach, żeby już po prostu nie marnować czasu na to wszystko. Bardzo ładnie. O, i tu się pojawiły 3 nowe. I to jest właśnie to, że ja się odwrócę, pozbieram tam sobie jakieś, a tu już się zdążą pojawić nowe duchy. I to jest fajne. Co prawda mogłyby się tu cały czas kręcić w jakiejś większej ilości, ale zakładam też, że chodzi o płynność serwerów, żeby nie było lagów i tak dalej, więc są różne kwestie. Dobra, zapraszam ciebie, czyli w sumie jeden będzie kosztował jakoś 11 dolarów, coś takiego. Tak mniej więcej. I znowu widzicie, przeteleportowałem się tu, wyzbierałem wszystko, mam full plecaczek. Wiadomo, jeśli miałbym teraz plecak 25, jeszcze musiałbym troszeczkę posiedzieć i jeszcze musiałbym troszeczkę dozbierać. Niestety w chwili obecnej, no widzicie, to już na przykład ta dziewczyna przeniosła się z powrotem tutaj, bo szybciej się respią, a tam chodzimy we dwójkę. We dwójkę, jak już się jest na jednym biomie, to już jest gorzej, już nie da się wyzbierać tylu, ilu by się chciało, niestety. I ja sobie dojdę i teleport mi się uzbiera tak, żebym mógł się tam steleportować na nowo. Teoretycznie jest to wyliczone tak, żebyśmy po prostu też, nie wiem, marnowali czas. Twórcy czasami tak robią, żeby po prostu marnować czas troszeczkę i żeby nie za szybko się to wszystko odbywało, bo byśmy za szybko przeszli grę, byśmy za szybko wszystko zdobyli. Ja teraz mogę sobie sprzedać pyk. I 447, tak jak myślałem, a potrzebuję chyba 450. Wydaje mi się, że potrzebuję 450, nie 500, 450. O, gość jak skrócił. Wcześniej ja też to w sumie skracałem. Dobra, potrzebujemy jednego ducha, to złapię już 4, bo to się łapie ekstremalnie szybko. Dobra, złapię sobie jeszcze duszka i złapię sobie jeszcze tego duszka. Dobra, niech będzie. Mam 4 duchy, powinienem móc sprzedać. Double Range'a ogólnie nie kupowałem, bo osobiście nie widzę w chwili obecnej potrzeby. Jasne, kiedy jest bardzo dużo osób na serwerze, to wtedy można sobie z tego skorzystać. Pyk, 4 duszki i 460. No, tak 4, 1 kosztuje 5, coś takiego. Like. I teraz powinienem być w stanie kupić sobie Zap Baga. Tak, za 450 mamy 25 miejsca w tej chwili, więc możemy naraz, wydaje mi się, zarobić praktycznie 250 dolków. Naraz. Tak jakby w jednym momencie, kiedy sprzedamy wszystkie duchy, które będziemy w stanie oddać. Zobaczymy, czy tak będzie. Postaram się wszystkie 25 jeszcze zebrać. I tu jeden w ogóle, hej, płaczek. Tutaj, proszę mi nie uciekać. O, tu już nowe się pojawiły, to jest bardzo przyjemne. Nie uciekaj, nie uciekaj. Nie wiem, czy go złapałem. Wydaje mi się, że go złapałem, ale możliwe, że nie. Dobrze, zapraszam cię serdecznie. Nie było komunikatu, że gad... dobrze, uciekł. O, w ten sposób, więc zakładam, że tak to podziałało. Dobra, no. Chciałbym kolejne duchy, poproszę, bo tutaj tam tylko jeden został, więc dosyć ciekawie. To jest jakaś słaba osoba w ogóle. O, proszę bardzo, dziękuję. Szybko. Muszę szybko wszystkie wyłapać. A nie, jednak mogłem wejść w ścianę, więc całkiem śmiesznie. Wcześniej nie mogłem mi wejść w ścianę. Gościu musi go ganiać w ogóle śmiesznie. Tu wyszedł właśnie. Gdzieś musiał wyjść, z której strony. Mamy 10 na razie, no widzicie, to nie idzie jakoś super szybko. Tu jakiś gościu chyba też będzie szedł właśnie po te duchy. Come on, ja chcę jakiegoś, ja chcę te dwa. Złapię sobie tego. Cyk. Pyk. Złapię sobie tego od razu. Może uda mi się jeszcze tego trzeciego złapać. Jest! Po prostu pięknie. Jak zarabiać pieniądze, by Christian. O, tego złapane, tego ja sobie złapię jeszcze. Dzięki, i tam już powinny się nowe porespić. O nie, tamten gość już tam poszedł, come on, trzeba pójść szybko mu pozabierać te duchy. On ta jednego tego water sobie łapie, więc bez większego problemu powinniśmy być w stanie złapać przynajmniej ze dwa z tych wszystkich trzech. Brać cyk, może nawet wszystkie, chyba wszystkie nawet, bo oni się chyba skupili tam w tej chwili. No okej. Nie ma problemu, ja sobie bardzo chętnie je pozbieram. Naprawdę bardzo, bardzo chętnie. Tutaj łapią jakiego wodnego. Tam są 3, więc wy sobie na nie pójdźcie. Ja tu poczekam na nową partię po prostu. Zbieram, więc jeszcze 2 takie partie powinienem wyzbierać i powinno być glans. Powinno być naprawdę dobrze.
Tu jeszcze są te water ghosty. W sumie to widzę, że wystarczy raz kliknąć, bo ja tak przytrzymywałem ten przycisk, a wystarczy po prostu klikać jakiegoś i za nim iść. Okej, okay. To też jest jakiś tip, jakby nie patrzeć. Panie ghost, o, dziękuję serdecznie. Zastanawiałem, okej, nie będę jak na niego kliknąć i co teraz? I tyle. I się skończy. Dobra, tu jest jeszcze jakiś płaczek jeden, dobra. Płaczący duszek, to jest smutny duch, bo został niestety duchem, nawet pewnie nie wie jak. Tutaj jest pan nie będę czytał jego niku. Naprawdę nie chcę, naprawdę nie chcę. Dobrze, połapiemy, może damy radę nawet 3 w momencie, kiedy on złapie jednego, więc to nie jest większy problem. Bardzo ładnie, 24. No i sobie poczekam dosłownie moment jeszcze i będę mógł użyć teleportera. To będzie bardzo, bardzo przyjemne. Oni tutaj pewnie się zastanawiają, opłaca się czy się nie opłaca? No kurde, no jednak to jest 100%, ale 600 kosztuje, więc trzeba się trochę nabiegać z tym wszystkim. Oj, teleporter gotowy, dziękuję serdecznie. W tą stronę. Więc mamy tak, myślałem, że z 250 będziemy mieli dolarów, mniej więcej, może nawet więcej. 324, ej, bardzo dobrze. W chwili obecnej w sumie takie dwa plecaki, jesteśmy w stanie przedostać się na kolejną strefę. Ale, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków oczywiście z tego trybu, zobaczyć tutaj kolejne jakieś rzeczy, jak chociażby Snowland, Burning City, Nuclear League i tak dalej, dajcie znać w sekcji komentarzy, jak tak, postaram się to oczywiście dla was nagrać, zobaczymy nowego rodzaju duchy ewentualnie i tyle. Trzymajcie się ciepło, no i pa, pa!